Idziemy do kodu 33500. Miasteczko Lanes. Za Gizią. I tam widziałem, jest spoko parking. W miarę w porę już wyjeżdżam stąd, bo widzę, że się niezły ruch tutaj zaczyna robić. Także uciekamy stąd. Ostatni rzut oka tutaj na miasteczko, a my będziemy lecieć w prawo. Ciepło się robi. Ile tam pokazuje termometr na tym? I pokazuje 10 stopni, słuchajcie. Także fajnie. A my lecimy tutaj. Patrzyłem na internet, bo oczywiście ja mam tutaj w plusie kartę i ja na Unię Europejską mam 14 giga internetu, z czego zostało mi 5 giga. Ale ja płacę jeszcze abonament w UK i tam mam internet bez limitu. I tam o tyle jest dobrze, że na Unię Europejską mam 25 giga co miesiąc na wykorzystanie, także jak najbardziej mi to pasuje. Że jestem niezmiernie zadowolony z tego. Wczoraj w nocy zjeżdżaliśmy od drugiej strony, a teraz lecimy po drugiej stronie, znaczy na drugą stronę tego miasteczka. Drugą stroną wyjeżdżamy. Także podejrzewam, że będziemy się tutaj troszeczkę pieli do góry. Patrzyłem gdzieś tam jeszcze, może jakąś kurde myjnię samochodową by ogarnął, umyłby ten samochód, ale z drugiej strony tak myślę, kurczę, widzisz, no wjadę do Polski, pada śnieg, także chyba może już w kraju sobie ogarnę ten samochód, bo wiem tak na 90%, że no będziemy musieli zrobić jeszcze jedno kółko na busie, jak nie dwa. Na razie z robotą jest lipa i szczerze mówiąc nawet nie pali mi się, kurczę, żeby wracać na offshore. Tu jest dobrze płatna praca. Robię coś innego, robię to co lubię. Stanie przy garach, to już powoli mi to odchodzi. Oczywiście, że jakby był jakiś tam sobie wyjazd, to z przyjemnością sobie pojadę. Aczkolwiek jak tych wyjazdów nie ma, także zostaniemy na busie, pozwiedzamy jeszcze troszeczkę. Napiszcie w komentarzach, jak tutaj te filmy moje odbieracie. Co myślicie o tym wszystkim? Czy nagrywać dalej, czy nie nagrywać? Wiem, że czasami tam, słuchajcie, no, są pewne odpały, ale jak to w transporcie? Zawsze mówiłem, że jak mam coś wam pokazać i mówić, to mówić prawdę, a nie ściemniać. Także wiadomo, czasami człowiek się tam zdenerwuje, bo coś nie idzie po myśli. Mi się kurczę uszy zapukają. Musi być wysoko tutaj. Także mówię, no jak pokazać, to pokazać wam kurczę prawdę, a nie ściemniać. Tak niektórzy to robią, że jest, wiesz, kolorowo za każdym razem, za każdym wyjazdem. Życie w transporcie no nie jest to, jakby to powiedzieć, na najprzyjemniejszym, tak? Są pewne rzeczy, z którymi trzeba się niestety przeciwstawić. Aż nie tutaj. Aż kurde, ślicznie. Patrz, kurczę, zobacz. Ale mi się, kurde, trafiło. Fajna wycieczka. Dobrze, że obrałem tutaj, żeby sobie górą lecieć tym wybrzeżem, a nie jakimś tam dołem do Akoruny. Plus jest tego, że naprawdę spedytor też jest zajebisty i mówię, jak da ci taką trasę, tak ja się ładowałem w czwartek, a na poniedziałek zrzutka, także naprawdę ja mogę sobie zaplanować tą drogę. Zaplanować całą trasę, mogę sobie stanąć, gdzie mi się tam żywnie podoba. Nikt mnie nie goni przede wszystkim i o to tu chodzi. A tak słyszę gdzieś tam kurde busiarza, bo zapieprzają po 1500 na strzała, bo się spieszy, bo już teraz. Daj sobie spokój. Tutaj spokojna praca na luzie. Nowe auto.
fajna stawka, fajna dnióweczka, mówię tutaj, trasy piękne, jak gdzieś się tam Francję, dobra, bo gdzieś się tam szczał na Francji generalnie, jak możecie zauważyć, w Niemczech zrobiliśmy tylko dwa przerzuty i to na tyle, a tak dalekie trasy, zresztą mój spedytor kocha, kurde, jak on to mówi, jeździć właśnie na Hiszpanię, Włochy i tego typu wycieczki, także no mi też to bardzo pasuje, bo wiesz, no można sobie pozwiedzać, tak? Ale ślicznie, kurczę. A przy okazji można nagrać też jakiś fajny film tutaj wam pokazać, jak wygląda Hiszpania od strony busiarskiej, że tak powiem. Lecimy w prawo na Santander. Wiem, że Santander też jest pięknym miasteczkiem. Nie wiem, czy się tam zatrzymywać, czy nie, czy pojechać, słuchajcie, dalej. Aczkolwiek też mówię, jak tutaj, nawet jak się jeździ tym busem, ja wiem, że można wjechać więcej miejsc niż ciężarówka na to by wam pozwoliła. Aczkolwiek no też trzeba uważać, żeby gdzieś tam się nie wpieprzyć, wiesz, pod jakieś tam, że tak powiem, pod jakieś, słuchajcie, most albo naprawdę wąskie uliczki, z których nawet busem będzie ciężko wam wyjechać. Polskie radyjko leci, Radio Z i... pięknie. To mi się podoba, naprawdę. Jak ktoś kucharzył całe życie i mu się nudzi ta praca, skoczcie na busy. Naprawdę, naprawdę polecam. Oderwiecie się od tej rzeczywistości garów, kurde, i innych debili. Typu, kurde, wiesz, menadżer, który w dupie był, gówno widział, on ci będzie mówił, że umie lepiej gotować, on ci powie wszystko najlepiej, jak ty masz to robić, a ty się, chłopie, męcz. I sobie zjeżdżamy tutaj na autostradkę, ale piękną drogą pojedziemy, mówię, na całym, słuchajcie, wybrzeżem. Sama północ, coś pięknego. Zobaczcie ten widok, czy to nie jest piękne? Coś niesamowitego. Wiem, dlaczego niektóre kanały busiarskie, które są... Ja wiem, słuchajcie, bo ja tutaj mój może kanał YouTube jako YouTube, wcześniej nazwa była Bartas Kucharz za granicą. Ja następnie zmieniłem tą nazwę na Bartas Przygody za granicą. Z tego względu, że jak zauważyliście, no kurde, u mnie zawsze coś się dzieje, zawsze gdzieś tam człowiek ląduje w innych miejscach. Coś robi, czasami rzeczy głupie, czasami rzeczy takie, które naprawdę potrafią zaciekawić widza. Stąd ta nazwa. A mówię, a kurde, kucharz za granicą, fajne to było do czasu. Ja już praktycznie mówiąc z tego kucharstwa, z tych platform, ja wam pokazałem wszystko, co było możliwe. Nie wiem, czy jeszcze coś więcej można pokazać, ale tu ślicznie po prawej stronie, kurczę. Jak GoPro to nagrywa? Pięknie. Akurat w miarę mam taki szerokokątny ustawiony, nie jest to jeszcze maksimum szerokokątny, żeby w miarę ta ostrość była. A więc no wracając do tego tematu, no słuchajcie, no kurczę, platformy spoko, gotowanie, no gotować każdy potrafi, jeden lepiej gotuje, drugi gorzej, każdy ma swoje jakieś tam, słuchajcie, triki na gotowanie i inne takie tam sprawy i tak dalej. Kuchnia jest tak szerokokątna, że tak powiem, przepisów jest co nie miara. Czasami wiesz komentarze typu, a bo kurde, źle robisz, tak nie powinieneś gotować. Są absolutnie nie na miejscu, bo czy ja, czy kto inny
jeśli my pokazujemy to, co my robimy. My gotujemy po swojemu tak, jak nam pasuje. I tutaj przepis przepisowi nie jest równy. Każdy kucharz jest inny, ale mówię, no z tego kucharstwa, z tych platform, ja już tutaj pokazałem wam wszystko to, co było, słuchajcie, możliwe. Więcej chyba nie można pokazać. Zresztą nie wiem, czy jest jakikolwiek drugi taki kanał, jeśli chodzi o YouTube, który pokazuje właśnie życie, pracę na platformie. Chyba nie ma. Zobaczcie, no jadę, kurczę, mogłem zjechać sobie tutaj na prawo, ale patrzcie, kurczę, no to jest coś zajebistego. Aż sobie kuźwa muszę. Wiem, że nie powinienem, ale pierdolę sobie, kurde, zdjęcie. Aż żal tego, kurczę, nie nagrać tej trasy. Coś pięknego. Coś pięknego. Teraz jeszcze co? No kurde, zaliczymy tą Hiszpanię i może na przyszłym kółeczku jakby tak poprosić mojego spedytorka, żeby na Włochy nas pacnął. Co mówicie? Albo rzućcie może jakiś kraj, który was ciekawi. Może jak będzie ładunek na tamten rejon, to spedytor, mówię, tutaj jest do ręki przyłóż i może będziemy mogli sobie pocisnąć. Tak sobie myślę o tym miasteczku Laredo. Kurczę, osobówką przyjechać sobie i pojeździć tu, aby było łatwiej. Thank you.
Proszę bardzo, proszę panią. Pani w maszce i kożuchu. Czy kożuchu, czy płaszczu. Czy tak zimno jest? Nie. 9 stopni jest. Spoko. Kostek na czerwonym, jak na ty. Samo widzę, że działają światła jak we Francji, czyli nie zapala wam się ze startu żółte i zielone, od razu zielone. Odwrotnie wam się zapali czerwone światło, czerwone, żółte i następnie czerwone. Nie wiem, czy jak pojadę tam, czy ja się w coś nie wpitolę, kurde. Ryzyk, fizyk. Właściwie ryzykuję specjalnie dla was, kurczę, i dla siebie, żeby zobaczyć sobie kawałek świata. Czy się ładujesz gdzieś tam, kurde. To jakieś mościki. Repsol widzę. Ciężko, żeby kurde się zaparkować. Dobra, wiecie co? Będziemy uciekać stąd. Tak mi się wydaje, że będziemy stąd wypindalać. Ale człowiek by chciał, to nawet nie ma gdzie stanąć, kurczę. Dużym. Szkoda, szkoda. Dobra, ale no cóż, no widzieliśmy miasteczko, widzieliśmy. Fajnie, spoko, fajnie. Czy warto tu przyjechać na wakacje? To już zależy chyba indywidualnego podejścia, ale wydaje mi się, że nawet by było całkiem sympatycznie tutaj przyjechać. W szczególności, że to miasto nie jest aż takie wielkie, żeby sobie gdzieś tam na pieszo, słuchajcie, pochodzić. A z drugiej strony, no kurde, można coś zobaczyć, zwiedzić, nie wiem, tu też widziałem, tam jest plaża, no ale mówię, no tym klamotkiem wielkim raczej tam nie dotlepię się do tej plaży, więc co, no pozostało tylko nam przejechać przez nie i tyle. Nie ma nigdzie.
gdzie widzę tutaj, kurde, jakiś marketu. No to na stacji się zatrzymam, bo to, co potrzebuję, to kupię też na stacji. Chcę kupić sobie piwo, piwko oryginalne w San Miguel. Santuaras też mnie prosił o piweczko, także mu kupię. Widzę, że piersi mają absolutne pierwszeństwo. No ja tu się wodowaliśmy centralnie w centrum. Uciekamy stąd. Uciekamy, uciekamy. Wypad z kraju. Jak był taki program chyba, nie? Wypad z kraju. Loredo. Gdzieś. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie ma gdzie stanąć, bo naprawdę stanąłbym i z chęcią się przeszedł. Gaz mi się skończy. Ostatnia mi została butla. Kurde, dokupię jedną, bo to nie wiesz, czy palony ten samochód. Przydałoby się go umyć. Zobaczę w nawigacji, gdzie ewentualnie można umyć maszynę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Spójrzcie na prawo. Pięknie. Ale ładnie. Powiedzcie mi, że Hiszpania nie jest piękna. Tu można jeździć. Panie spedytorze, jak najwięcej kierunków w tą stronę, proszę. Flaszeczkę rozpijemy, jak wrócę. Ale ładnie. Patrzyłem na to miejsce tutaj też, żeby gdzieś tam sobie stanąć. Widzę, że dojazd jest tutaj w miarę. Chyba to miejsce
trasę, którą brałem, jest bardziej ciekawszy. Będziemy zjeżdżać. Hotelik tu jest, że mówię, objazdówką, tak kamperkiem by się wybrał, albo nawet osobówką, to można sobie tutaj pozwiedzać te miasteczka. A podróżnarze, mówię, jakby tak się wybrał, tak już celowo na zwiedzanie, to znalazłby dużo tego, znaczy dużo ciekawych miejsc, żeby sobie wejść. Zobaczyć fotę, gdzieś tam czasnąć. Widać, że na wprost budują jakiś kurde kompleks, czy to już wybudowane jest? Chyba wybudowane. Liniane jest. Na tych Google Maps, jak sobie przeglądam, patrzę. Czy tam ładny parking jest. A tu tak miasteczko widzę, że delikatnie na uboczu, także mam nadzieję, że nie będzie za dużo ludzi, za dużo samochodów tam nie będzie. Droga jest w miarę tutaj, nie jest za ciasna. Thank you.
Szkoda, cholera, szkoda. Może jeszcze gdzieś tam się znajdzie jakieś fajne miejsce, żeby zaparkować, ale chciałem właśnie tutaj stanąć. Widzisz, czasami sobie, kurde, wymyślę coś tutaj, żeby w takie miejsce stanąć i okazuje się, że nie mogę, nie wjadę tam, bo celowo chyba tak zrobili, żeby tutaj busiarze nie przyjeżdżali. Przepieprzył się przez centrum miasteczka, kurczę. Kurczę, tylko że ja stąd teraz wyjechał. Czy stąd wyjedziemy? Czegoś tam nie zgarnął po drodze. Bierę w ciemno. O kuźwa. Mleka mówisz? No kurde, powiem ci, że no nie zaparkuję tam, gdzie chciałem zaparkować, kurde. To jest pizda z boczkiem. Będę musiał chyba lecieć niestety dalej. Nad Atlantyk, bo właśnie też mi się tak wydaje. Tu nie zaparkuję, bo kurde, zrobili, wiesz, tam 2,20, kurde, wjazd na parking, nie? Także lipa, nie? No, a
tak spoko, no powoli sobie pykam tam w miejsce docelowe, wiesz. Spalanko 9.4, 9.3 mi to pokazuje, nie wiem jak tobie tam wykaże na GPS-ie, ale stosunkowo mało. Na Węgry? No i niestety nie udało się udupić w tym miasteczku. Ale wiecie co, tutaj wbiłem już docelowo sobie na jutro ten, żeby dojechać na sam Atlantyk. I tak patrzę tutaj, wiesz, koło tych miasteczek, gdzie przejeżdżam, że być może nawet gdzieś sobie uda mi się gdzieś tam, kurde, przytulić. Tu już nawet miałem jedno miejsce. Z góry pięknie to, kurczę, wyglądało. Taka niby fajna taka zatoka była. I mówię, a może tam wjadę, ale tak patrzę, kurde, nagle trzeba przejechać pod mostem kolejowym. No i niestety, kurde, tam bym się nie zmieścił. Dlatego mówię, no kurde, nawet tym busem, jeśli byś chciał gdzieś tam wjechać, to no to trzeba uważać, no. No i nic z tym zrobimy. Także trudno. Ale może tam, mówię, po drodze może jeszcze się znajdzie jakieś fajne miejsce, żeby wjechać. Już trochę tutaj zalatuje, rozumiem, że emocje... A tutaj piękne góry na lewo. Mówię, ta trasa jest naprawdę piękna. Ona wchodzi za A8 na E70. Autovia del Catabrico. Coś takiego. Natomiast rozmawiałem ze swoim kochanym spedytorem. To już tutaj spoko, nie ma żadnych problemów, że ja sobie zjeżdżam do miasteczek, coś tam oglądam totalnie na luzie, nikt mi tutaj dupy nie truje. Ważne dla firmy jest to, żeby w poniedziałek było rozładowane i tyle. Natomiast jeśli temat wyjdzie, to ja w poniedziałek zładuję to, co mam i następnie zabieramy 8 palet i lecimy z tym na Węgry. Rzutka w środę, także będzie trzeba trochę przypieprzyć. No i już mi się wydaje, że środa, czwartek stamtąd do Polski 600 km i w piątek na weekend w domu. Także spedytor działa tutaj jak najlepiej. Jest to możliwe dla mnie. Zresztą nie tylko dla mnie, bo też ma kolejnych 4 kierowców, który prowadzi, także zajebiście. Zajebiście. Będziemy mijać miasto Gijon. Oczywiście do tego miasta nie będę zjeżdżał. Nie ma sensu, jadę dalej. Do celu zostało 290 km, ale myślę, że jeszcze tak 90 km zrobię i już zacznę sobie szukać miejsca na nockę. Szkoda, że nie udało się wcześniej nic tam dorwać. Ale może teraz, mówię, po drodze tutaj co chwilę mijam takie małe wioseczki, że tak powiem. I może gdzieś tam uda się nam przykleić na nockę. Wiadukt długi na kilometr. Kozacko to wygląda wszystko z góry tutaj. Góra wyremontowana, lecce na dole, czyli mało będzie dalej obiady. Tak sobie cisnę i tak kurczę jeszcze tak z 50 km i już trzeba było się nie zatrzymać, szukać czegoś, żeby stanąć. Zresztą już mi się nie chce jechać, kurczę. Prawda, co dzisiaj przejechałem, co z 250 km, 200. To nie żaden wynik, ale skoro
jutro ma się jeszcze też wolne i nie ma pośpiechu. Nie ma co napiździać kilometrów. Kto to budował te wiadukty, to jest naprawdę, kurde, mega inżynier. Takie, kurde, fajne tutaj ten. Z góry fajnie widać, jak ten mościk na samym zakręcie, on jest tak bardziej przechylony na prawą stronę. Kozacko to wygląda. Ciekawie. Zjeżdżamy na parking. To jest taki, kurczę, widziałem tam gdzieś, kurde, na opisie nawet już, że nie trzeba nawet, wiesz, dużo zbaczać z drogi, żeby tutaj przyjechać. Playa de Arnao. Jakaś plaża, z tego co widzę na mapie. A Naroda, czy jakoś tak się nazywa? Nie jestem zaskoczony, że już tak wysoko szybuje. A razem ze mną jest młody człowiek. To jest troszeczkę miejsce takie, żeby się zatrzymać. Słuchaj, mój drogi, ty na nockę. Przejechał czy nie? Utwór brzmi naprawdę rewelacyjnie. Okej. I tu jest... Tyle fajnie, że tu są jednokierunkowe ulice.
przynajmniej spokój. A od biedy nawet można sobie gdzieś kurczę się przejść jutro. Choć ciężarówką by tutaj nie wjechał chyba. Bajeczka.